Dialogi w połowie drogi. Żeby zrozumieć. Żeby usłyszeć. Żeby się spotkać. Tak gdzieś pomiędzy. Tak gdzieś w połowie. Dialogi w połowie drogi. Witamy serdecznie. Ewa Skrabacz. I Wojciech Ziółek. Ja mam takie pytanie, proszę ojca. Mieszamy się do polityki? Mieszamy się. Musimy się pomieszać. No, za parę dni wybory. Wybory, które no, powiedzieć, że elektryzują wszystkich, to nic nie powiedzieć, bo ten poziom emocji, że znów eufemistycznie nazwę to wszystko, co się dzieje, którego doświadczamy tym razem, jest niewiarygodny. Elektryzują nawet tych, którzy się zarzekają, że w ogóle ich polityka nie interesuje, że to w ogóle nie. To jest też jakaś reakcja właśnie na to, co się dzieje, na tę taką gorączkę. Ale dlaczego się będziemy mieszać? Dlaczego się trzeba mieszać? Dlaczego się trzeba mieszać? Powiem na przykładzie mojego tutaj doświadczenia w Rosji, na Syberii. Modlitwę, którą odmawiamy od pierwszego dnia wojny, modlitwa o pokój. W tej modlitwie są takie słowa: naucz nas zwyciężać zło dobrem, ale jednocześnie widzieć brata w człowieku postępującym płocha. Widzieć brata w człowieku postępującym źle. Myślę, że to jest mieszanie się, dobre mieszanie się Kościoła do polityki. Musimy ciągle do tego nawoływać, ale nie tylko nawoływać, właśnie modlić się. Modlić się, bo modlitwa to nie jest tylko tak, że jak się będziemy tak modlić, ale tak, to naprawdę no Pan Bóg już nie będzie miał innego wyjścia. Tylko modlitwa jest po to i po to ona jest długotrwała, żeby mnie zmieniła. A jeśli nie zmieniła w takim znaczeniu, że będę całkiem inny, to żeby mi ciągle przypominała, bym nie szedł w jakąś złą stronę, prawda? No tak, to mieszanie się nas, chrześcijan, nas, katolików, no dobrze by było, żeby właśnie tak wyglądało, bo tylko wtedy ocalimy serce od nienawiści, o czym mówisz, godność własną i godność tych, do których się zwracamy, czy o których mówimy. Bo to, co jest chyba największym problemem dziś, w tej bieżącej sytuacji, no to jakkolwiek to jedna strona zarzuca drugiej, a druga tej pierwszej, a myślę, że to jest problem obu stron, to właśnie pozbawianie godności, odmawianie, no teraz mówimy odczłowieczanie. Olbrzymie słowo. Ale obawiam się, że niejednokrotnie bardzo adekwatne. Natomiast właśnie w takiej modlitwie jest to, zauważ, że tu nie ma tak, żeby być takim lelum po lelum, takie, że no ja to jest wszystko jedno, że ja to... Nie, tu każdy ma swój pogląd i zło nazywa złem, dobro dobrem, ale jednocześnie widzieć brata w człowieku postępującym płocha. No właśnie, tak. To tak zupełnie na marginesie, ale przypomnę o czymś bardzo kluczowym. Relatywizm to nam tutaj w grę nie wchodzi, bo my mamy też, no jeżeli jesteśmy katolikami, chrześcijanami, to mamy też bardzo jednoznaczny punkt odniesienia również tej przestrzeni politycznej i nie da się abstrahować od wartości, które wyznajemy i praktykować jakiś inny zestaw, czy wybierać jakiś inny zestaw, kiedy wchodzimy do lokalu wyborczego. Ale ja znaczy tak się zawsze... da się w sensie fizycznym, to widzimy. Oczywiście. Niestety, że da się, ale... Ale grozi to no, rozłamem wewnętrznym, nazwijmy to, dezintegracją, bardzo ładnie. Najdelikatniej mówiąc. Ja studentom często w takich przedmiotach, gdzie dotykamy kwestii politycznych, a ich nie brakuje akurat na tych kierunkach, z którymi pracuję, zawsze proponuję robienie sobie takiego autotestu. No bo jak wiemy, dobrze zaczynać od siebie. Jeżeli państwo potraficie przyjąć jakąś prawdę z tej tak zwanej drugiej strony, jakąkolwiek by ona nie była, z ich punktu widzenia, jeżeli jesteście w stanie uznać, że coś ma sens, brzmi ciekawie, interesująco i wygląda sensownie, i jednocześnie, jeżeli po tej swojej stronie potraficie wskazać błąd, odrzucić jakiś pogląd, że on jest nieprawdziwy, nieuczciwy, to wszystko jest okej. Natomiast kiedy zgadzacie się już tylko i wyłącznie ze swoimi od A do Z, a tą drugą stronę odrzucacie jednoznacznie, to zawsze mówię,
proszę skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, bo to już jest stan zagrażający zdrowiu, a niejednokrotnie życiu. Prawda, to prawda. Studenci jak to przyjmują? No, ze względu na użycie tej formuły z reklam środków farmakologicznych, to zwykle z uśmiechem rzecz jasna, ale mam nadzieję, że to jest na tyle jasna formuła, że ona im coś robi tak długoterminowo. I myślę, że to przypomnienie, zwrócenie uwagi na to już jest wartością, prawda? No, zaczęliśmy od tego dylematu, mieszać się, nie mieszać, choć rozstrzygnęliśmy go bardzo szybko, że mieszać się. Tak. No to ja, skoro ten mamy rozstrzygnięty, to znowu skomplikuję naszą rzeczywistość i zapytam, iść czy nie iść, a mam na myśli wybory tegoroczne, już za parę dni. No Ewoniu, wiesz, ja wiem i ty wiesz, że nie zdarzyło się nam nie głosować, prawda? Tak jest. I nie zdarzyło się tobie w twoim dorosłym życiu, a mnie, odkąd komunizm upadł i odkąd są wolne wybory, nie zdarzyło się. No, twoja opowieść o tym, że nie zdarzyło ci się nie głosować, to opowieść wielobarwna i mam wrażenie, ma potencjał wielotomowej opowieści, bo niejednokrotnie pokonywałeś setki, a dziś to już tysiące kilometrów, żeby dotrzeć do lokalu wyborczego. Mój lokal wyborczy jest oddalony o 1700 kilometrów Co od dedykujemy Toruńska. tym, którym jest za daleko do ich własnych lokali wyborczych? Tak, ale ja rozumiem, że jeśli podejmujesz ten temat i formułujesz taki dylemat, to no, są konkretne powody, prawda? Tak Bo. jest. Po raz pierwszy, naprawdę po raz pierwszy, falami naciera na mnie ta myśl, żeby nie iść. I ja się z nią mierzę, może nawet się przed nią bronię, ale konfrontuję się z nią i pewnie finalnie pójdę, ale to zniechęcenie, które ogarnia mnie, kiedy to wszystko obserwuję, kiedy obserwuję, słyszę ten język, jakim do siebie mówimy. Bo przecież to nie tylko politycy, ale ich wyborcy, no my, No prawda? tak. Tak do siebie mówimy. Kiedy widzę to, jak o sobie myślimy, to mam ochotę to zostawić. Nie mam ochoty brać w tym udziału. I nie z jakiegoś poczucia wyższości, że ja to lepsza jestem, że to nie Tak, jest. tak, tak. Nie, tylko z bólu, tylko z jakiejś takiej niemocy i niezgody na to. No cóż, powiem, że bardzo rozumiem i no, rozmawiamy nieraz, to też dobrze wiesz, że bardzo podobne myśli mi przechodzą przez głowę. Ale jeżeli sam siebie jakoś też przekonuję, choćby czytając ostatni list, no nie list, tylko ten komunikat episkopatu, w którym biskupi przypominają, że to jest jednak obowiązek, że to jest odpowiedzialność za ojczyznę. No dobrze, to złości się człowiek, ja, ale biorę to pod uwagę. Tak sam siebie przekonując, to bym, jako jezuita, to bym dał taki przykład, że łatwo jest kochać towarzystwo Jezusowe z książek. To, o którym czytamy, tę wspaniałą historię, tych wspaniałych naszych świętych i innych herosów, i naukowców, i duszpasterzy, I co tylko. i co tylko właśnie. Łatwo jest kochać, zachwycać się, ale Towarzystwo Jezusowe dzisiaj to jest to konkretne, to jest ta konkretna wspólnota, to jest ten konkretny człowiek. I powtórzę, żeby widzieć brata w ciała wieku, pastupa już się płocha, bo również jest wiele plam w towarzystwie Jezusowym, bo jest wiele grzechu. Kochać towarzystwo Jezusowe to jest kochać tę realną rzeczywistość. To ja się tak uchwycę tego, co powiedziałeś, że to jest ten konkretny człowiek, bo jedyny pomysł, jaki mam na dziś, żeby wybrnąć z tego dylematu, iść czy nie iść, no pewnie pójdę, ale no jakoś trudno mi się podpisać pod tym, co tak całościowo niosą ze sobą poszczególne formacje. I takie jedyne wyjście, które widzę na dziś, to znaleźć człowieka, no właśnie konkretnego, tak, i bez złudzeń. Że jeden człowiek tam zmieni. On będzie żołnierzem w jakiejś armii, no bo wolny elektron nie ma żadnego znaczenia w parlamencie. Ale że to daje jakieś takie minimum komfortu, że ten swój głos powierzę komuś, kogo jakoś właśnie w ten sposób wybiorę, No mogąc tak. tym samym też zrealizować właśnie zaszczytny obowiązek.
Bardzo, bardzo słusznie, bo tak jak Towarzystwo Jezusowe to są konkretni ludzie, tak Polska to są konkretni ludzie. To nie jest tylko idea, to są konkretni ludzie, wśród Tu i których teraz. ten jeden właśnie, o którym mówisz, jest. I zbawienie jest zawsze tu i teraz. I prawda, życie jest zawsze tu i teraz, a nie kiedyś, w przyszłości albo kiedyś to było, prawda? Chwalebnej przeszłości. Tak. Nie da się uciekać, nie da się abstrahować od tego, co jest, jakkolwiek byłoby trudne w przeżyciu, a dziś jest trudno, naprawdę bardzo trudno, bo to, jak właśnie do siebie mówimy, jak o sobie myślimy, co jest właśnie, Jak o co sobie jest. myślimy, tak, ale jak o sobie mówimy tak samo, to i to ludzie, po których by się człowiek nie spodziewał, a nieraz po sobie się nie To spodziewasz. chciałam powiedzieć, bo i Tak. nam pewnie nie jedna taka myśl, której się później wstydzić przychodzi, Tak. przejdzie przez głowę. No to ja tak jeszcze pojadę cytatem z Soboru Watykańskiego II. A co? O, to Nie, ja może nie. wstanę. Niech to zabrzmi profesjonalnie. Tych, którzy w sprawach społecznych, politycznych i religijnych inaczej niż my myślą i postępują, należy również poważać i kochać. Im bardziej dogłębnie w duchu miłości i uprzejmości pojmujemy ich sposób myślenia, tym łatwiej będziemy mogli z nimi nawiązać dialog. Bo dialog to jest ważna rzecz, bo dialog to jest coś, co wymaga zrozumienia, bo dialog to jest coś, co wymaga spotkań. Otwartości na drugiego zakłada jakieś zrozumienie. No to życzmy sobie w tym gorącym, tendencyjnie powiem, czasie, życzmy sobie takiej otwartości. Miłości pokornej do ojczyzny i tego, żebyśmy umieli prowadzić ze sobą Dialogi w połowie drogi.